Dzień dobry, Jacek Til, Urząd Miejski w Wejherowie. W dniach od 30 czerwca do 27 lipca kryta pływalnia w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie będzie wyłączona z eksploatacji. W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym w basenie wykonane zostaną naprawy, których realizacja uniemożliwia korzystanie z pływalni w godzinach jej codziennego użytkowania. W ramach prac wypompowana zostanie woda z niecki basenowej, aby można było wykonać konieczną konserwację instalacji uzdatniania wody. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w najbliższą sobotę, 21 czerwca o godzinie 18.30 na Electro Day, Festiwal Muzyki Elektronicznej. Electro Day to kilkugodzinne przedsięwzięcie, w którym wezmą udział znakomici muzycy z kraju: Łukasz Soundwalker Sobczak, Przemysław Ruć, Robert Kanan oraz Marek Biliński. Muzyka tych artystów z pewnością pobudzi wyobraźnię każdego słuchacza otwartego na prezentację obrazów dźwiękowych. Serdecznie zapraszamy każdego miłośnika i pasjonata el-muzyki do Filharmonii Kaszubskiej. Bilety do nabycia w kasach WCK w cenie 40 zł. Prezydent miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają w dniach 27-29 czerwca na rekonstrukcję historyczną w Wejherowie pod tytułem Jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać. Rekonstrukcja ma obejmować epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego rozgrywające się w Wejherowie i okolicach. Całe wydarzenie odbędzie się na terenie miasta Wejherowa ze szczególnym uwzględnieniem placu Jakuba Wejhera oraz parku miejskiego, w których rozegrają się trzy bitwy. W czasie trwania całej imprezy przewidziane są także inne atrakcje zarówno dla widzów, jak i dla rekonstruktorów. Turniej szabli bojowej, turniej kulinarny oraz wiele innych. Na terenach przyległych do obozowiska będą działać kramy z regionalnymi produktami. Będzie także możliwość zobaczenia, jak pracują rzemieślnicy zawodów dawnych. Zapewniona zostanie możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Kalwarii Wejherowskiej oraz podziemi kościoła klasztornego pod wezwaniem świętej Anny, gdzie spoczywa założyciel miasta wraz z rodziną. Planowany jest również przemarsz z pochodniami, fire show oraz pokaz tańca brzucha. Szczegółowy plan imprezy podany zostanie na stronie miasta i Wejherowskiego Centrum Kultury. Przed nami także 9 dni z damami jazzu, w tym jeden w Wejherowie. W tym roku gdyński Ladies Jazz Festival zawita również do Wejherowa. W niedzielę 13 lipca o godzinie 19 w pięknej sali Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie wystąpi zespół Banda Magda. Charyzmatyczną, przebojową, wulkanicznie energetyczną liderką grupy jest od lat mieszkająca i tworząca w Nowym Jorku Greczynka Magda Gianicou, która komponuje, pisze teksty, gra na akordeonie i kontrabasie. Ta niezwykle wszechstronna artystka śpiewa aż w 6 językach. Oprócz greckiego i angielskiego śpiewa również po portugalsku, hiszpańsku, włosku i francusku. Repertuar Banda Magda to wybuchowa mieszanka francuskiej piosenki kabaretowej, brazylijskiego bajao, greckich i nowojorskich wibracji, karnawałowej samby i portowego tango. Ladies Jazz Festival to jedyny w Europie festiwal kobiet jazzu. Bilety w cenie 100 zł jeszcze do nabycia w kasie Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Do widzenia.